Miło mi przywitać słuchaczy. Dzisiejszy wykład będzie poruszał sprawę nowotworów jako takiego zagadnienia, które obecnie najbardziej przestrasza wszystkich, najmodniejsze. Teraz pytanie, skąd się wzięły nowotwory? Bo jeszcze 30 lat temu, gdy miałem staże na oddziałach szpitalnych, nowotwory były rzadkością. Aktualnie ludzkość postąpiła wiele kroków do przodu w kierunku zwiększania ilości chorób i jest wiele przyczyn. I również jest wiele technik, które wyprowadzają ludzi z choroby nowotworowej, zależnie od tego, jaka jest przyczyna tego nowotworu. Nie tak dawno z wykładu pani profesor Majewskiej dowiedziałem się, że szczepionki przeciw grypie i przeciw innym wirusom hodowane są na komórkach nowotworowych mózgów małp. I proszę Państwa, nie oszukujmy się, to nie jest bezpieczne. Pani profesor Majewska jasno o tym powiedziała, że to należy domniemywać, że ta wielka ilość nowotworów jest między innymi spowodowana rozprzestrzenianiem materiału genetycznego nowotworów z mózgów małp. A więc w szczepionkach, oprócz wirusów, które mają nam zastymulować odporność, jest materiał genetyczny obcy i niewątpliwie to obniża odporność i może być jedną z ważnych przyczyn takiej ilości nowotworów. Następnie, proszę Państwa, odejście od tradycyjnego odżywiania, które przez wieki było inne niż od około 50 lat. Ministerstwa Aprowizacji i Ministerstwa Zdrowia pod wpływem błędnych przesłanek wytworzyły niewłaściwe systemy odżywiania i ponadto produkty spożywcze, które są aktualnie oferowane, są coraz to bardziej zmieniane. Pozostały nazwy, natomiast to, co jest w środku, jest zupełnie inne. Na przykład słowo masło to wcale nie oznacza to tłuszcz mleczny. W produkcie o nazwie masło jest najczęściej sporo olei, jest trochę margaryn, a więc tłuszczy roślinnych uwodornionych, czyli zmienionych, no i inne jeszcze składniki. Również, proszę Państwa, zaobserwowano, że warzywa, owoce i produkty roślinne mają inny skład niż miały dawniej. Profesor Aleksandrowicz już sporo lat temu o tym mówił, że ilość magnezu w warzywach i owocach wyraźnie się zmniejszyła. Dlatego też profesor Aleksandrowicz bardzo mocno postulował uzupełnianie magnezu, co również mnie przekonało, że to trzeba robić i jako standardową technikę dla moich pacjentów zalecam używanie magnezu. Wytypowałem jako
według mnie, no profesor Aleksandrowicz też o tym wspomina, wytypowałem chlorek magnezu. Jest to związek nieorganiczny, występujący najpowszechniej na Ziemi. Jest go najwięcej, ze względu na to, że jest go mniej więcej 0,5% w wodach oceanów. A więc jest go bardzo, bardzo dużo. Związek ten jest prostym związkiem i spośród związków chemicznych magnezowych, nieorganicznych, wchłania się najlepiej od 10 do 20%. Natomiast reszta się nie wchłania i właśnie ta część, która się nie wchłania, proszę Państwa, jest przynajmniej równie istotna niż ta część, która się wchłania. Dlaczego? Bo pozostaje w treści jelitowej i w związku z tym jelita mają kontakt z magnezem i regenerują się dzięki temu kosmki jelitowe. Oprócz tego chlorek magnezu pod postacią produktu o nazwie sól ojca Beno, gdyż akurat ten jezuita, ojciec Beno, bardzo sugestywnie opisał swoją historię ustąpienia dolegliwości kręgosłupowych, które wynikały ze zwapnień, gdy stosował właśnie tą sól chlorek magnezu. Stąd na jego cześć ten preparat nazwaliśmy sól ojca Beno. Chlorek magnezu sześciowodny. I zachęcam do tego wszystkich moich pacjentów, aby stosować go. W szczególności jest on bardzo przydatny, gdy osoby cierpią na zaparcia, gdyż on w dawce płaska łyżeczka do dwóch płaskich łyżeczek, jeżeli się ma problem z zaparciami, a jest to zagadnienie dość istotne i również wpływające na onkogenezę, czyli na tworzenie nowotworów. Bardzo ładnie pomaga w ustępowaniu zaparć. I tutaj właśnie, gdy chodzi o zaparcia, to opowiem Państwu o badaniach, które wykonano no, już przynajmniej z 30 lat temu, ale które zamieciono pod dywan. Ja wtedy, jako młody lekarz, przeczytałem w doniesieniach prasy zagranicznej. Badanie proste, nieinwazyjne, a zarazem bardzo duże, dużo wnoszące. Zbadano popłuczyny z gruczołów mlekowych kobiet. 1 cm soli fizjologicznej wszczykiwano do brodawki sutkowej, a następnie wyduszano i na szkiełko mikroskopu i badano ilość tak zwanych komórek atypowych, co jest proporcjonalne do zagrożenia sprawami nowotworowymi. I to badanie jest tanie, jest bardzo dobrze obrazujące zagrożenie nowotworowe. Oczywiście zamiast tego prostego, taniego badania robi się szkodliwą mammografię, naświetlanie i manipulacje w gruczole. I proszę Państwa, szukano związku, co miało największy związek z liczbą komórek atypowych. Przypuszczano, że palenie papierosów. Przypuszczano, że picie kawy, bo takie są obiegowe opinie. Niedosypianie, ciężka praca, odżywianie nieregularne. Otóż, proszę Państwa,
to nie bardzo wychodził związek z tymi czynnikami. Natomiast nieoczekiwanie wyszedł bardzo ścisły związek z ilością stolców w trakcie doby. Więc jeżeli człowiek, kobieta miała codziennie stolec, to ilość komórek tych rakowych, atypowych, była tam w jakimś zakresie średnim i wystarczyło, że kobieta miała stolec co drugi dzień, a ilość atypowych komórek wzrastała dziesięciokrotnie. Strasznie dużo. Również w drugą stronę, jeżeli miała dwa stolce, to ilość też dziesięciokrotnie spadała. No to jest logiczne, gdyż jeżeli są zaparcia, to w treści jelitowej powstają różne substancje gnilne, które, to jest udowodnione, że mają negatywny wpływ na zdrowie, a zarazem pozytywny wpływ na onkogenezę, czyli na powstawanie nowotworów. I już, proszę Państwa, samo to, że moi pacjenci stosują w zasadzie na stałe sól ojca Beno i zachęcam ich do stosowania właśnie soli ojca Beno, płaska łyżeczka, z taką samą ilością witaminy C. Zwykła, krystaliczna witamina C. Czyli to jest tak gdzieś około 3 do 5 gramów. To zależy jaka łyżeczka. Najczęściej powoduje to, że znikają problemy z oddawaniem stolca. Stolec jest luźniejszy i pacjenci mi meldują, że ten stolec nie jest cuchnący. Jest taki normalny. Z tego należy wnosić, że poprawia się flora bakteryjna w jelitach. Jeżeli flora bakteryjna jest prawidłowa, to właśnie nie ma gnicia. Stolec jest taki w normalnym zapachu. A więc unormowanie sprawy stolca jest również metodą oczyszczania organizmu. Osoby, które by chciały właśnie oczyszczać się, to właśnie sugeruje się im zwiększyć ilość stolców. No właśnie metodą bardzo prostą. Zarówno witamina C w większych ilościach, jak i sól ojca Beno również powodują rozluźnienie stolca i ułatwienie wypróżni. Moi pacjenci, którzy trafiają do mnie z nowotworami, najczęściej zachęcam ich do zastosowania trzech filarów wzmacniających zdrowie. Pierwszym z nich jest zastosowanie zioła o nazwie tarczyca bajkalska, a preparat, który z korzenia tej tarczycy jest wytworzony, nazywa się bajkalina plus. Bajkalina plus. Ona jest w kapsułce w dawce 50 mg, natomiast dawka dobowa, taka typowa, zalecana przez zielarzy, to jest 100 mg, czyli dwie kapsułki dziennie, rano i wieczór, przez okres 2 miesięcy. To kupić można normalnie w zielarskim, czy u pana? Można w zielarskim, można przez internet. Mm-hmm. Środki, które są stworzone według mojego pomysłu, można dostać w sklepie internetowym. Adres jest
red, tak jak czerwony po angielsku, myślnik ox.pl. Tam firma o nazwie MIM robi dla mnie, no i dla osób chętnych, środki właśnie zdrowia. To są środki zdrowia, suplementy i inne produkty. Osoby, które... Proszę pytać. Bajkaliny, dwie kapsułki dziennie, rano i wieczór. Przez okres 2 miesięcy. To jest takie standardowe postępowanie, jak zielarze robią. Indywidualnie można to przedłużyć, można też skrócić. Natomiast bajkalina, proszę Państwa, ostatnio wykryto niesamowite właściwości właśnie tego zioła i tego ekstraktu z tego zioła bajkaliny. Otóż trafiłem na to wiedziony ręką opatrzności. W internecie przeczytałem badanie różnych ziół, jaki mają wpływ na komórki skóry. Badanie wykonała firma Irena Eris, znana, słynna firma polska, robiąca znakomite kosmetyki. I oni poszukiwali produktu ziołowego, który by spowodował, że komórki skóry, które weszły w tak zwany stan senescencji, żeby one nie obumarły, tylko żeby ponownie mogły się podzielić. Stan senescencji to jest ostatni cykl życiowy komórki przed jej śmiercią, czyli przed apoptozą. I właśnie bajkalina, jako jedna z 50 ziół zastosowanych do tego celu, osiągnęła ten efekt, że komórki, które już nie mogły się podzielić i w zasadzie czekała ich już tylko apoptoza, otrzymała jeszcze możliwość 5 podziałów na zasadzie przedłużenia licznika podziałów komórkowych, czyli na zasadzie przedłużenia telomeru. Telomer to jest taki licznik, ile razy komórka może się jeszcze podzielić. I co ciekawego, otóż bajkalina nie działa tak na komórki, które nie są w stanie senescencji, tylko na te, które są w stanie senescencji, co jest przewagą nad innymi środkami ziołowymi, które wpływają na telomerazę niezależnie od stadium, w jakim jest komórka. I w związku z tym skojarzyłem doniesienie z lat 20., jakie było zamieszczone w New York Timesie, o najdłużej żyjącym człowieku na świecie. Nazywał się on Lee Ching-yun i który zmarł, przeżywszy 256 lat. W Chinach od dawna są takie ustne przekazy, które mówią o tym, że ktoś tak bardzo długo żyje. Sam Lee Ching-yun podał, i to jest zapisane, że jego mistrz, który uczył go zielarstwa oraz sztuk walki, czyli no takiego pracy z energią, że jego mistrz żył 500 lat, a Lee Ching-yun 250.
Li Ching-Yun był znakomitym zielarzem, miał ogromną intuicję w zapisywaniu ziół. I tak jak sam mówił o sobie, gdy go pytano, jak on się odżywia, więc on powiedział, że głównie to odżywia się ryżem oraz ryżowym winem. Ale do tego stosuje spore ilości różnych ziół, które sam sobie aplikuje. Otóż, proszę Państwa, tarczyca bajkalska i to zioło i wyciąg z niej bajkalina jest od wieków stosowana w zielarstwie chińskim jako znakomity środek między innymi przeciwnowotworowy. Przeciwzapalny, przeciwnowotworowy, przeciwalergiczny, przeciwastmatyczny, przeciwbakteryjny i opis tego jest na stronach Akademii Długowieczności longevitas.pl. O, właśnie tak wygląda. I tutaj można sobie wejść na wykłady i tutaj więcej można poczytać właśnie o tarczycy bajkalskiej, która jest jednym z głównych preparatów zalecanych w nowotworach i w zagrożeniach nowotworowych, ale nie tylko, bo jej działanie jest bardzo rozległe. W ogóle strona Akademia Długowieczności longevitas.pl to jest naprawdę wielka encyklopedia. Bardzo wiele jest tam informacji i osoby, które by chciały poznać wiedzę, która przyczynia się do osiągania długowieczności, to są zapraszane do zapoznania się z tymi wszystkimi środkami i informacjami. Proszę Państwa, nie można osiągnąć długowieczności, mając marne zdrowie. Długowieczność, proszę Państwa, jest jakby sprawdzianem, czy dobrze żyjemy. Nawet, proszę Państwa, tam na Tybecie było takie powiedzenie w tych klasztorach, że jeżeli jakiś mnich umierał tak przed 80, to znaczy, że coś się źle prowadził. Czyli nieostrożnie żył. Życie jest skarbem, o który trzeba dbać, który trzeba pielęgnować. Nie pielęgnować choroby, tylko zdrowie i życie. Ze zdumieniem, proszę Państwa, zauważyłem, że sporo procedur stosowanych w naszej akademickiej medycynie wcale nie powoduje zdrowienia. A wręcz, proszę Państwa, odwrotnie. Jeżeli ktoś ma jakąś chorobę, klasycznym przykładem jest cukrzyca, to postępowanie diabetologii jest takie, żeby, broń Boże, nic się nie stało tej cukrzycy. Nie cukrzykowi, tylko cukrzycy. Tak się prowadzi, absolutnie nie eliminuje się węglowodanów, tylko się dodaje insulinę, co z kolei jeszcze napędza ten proces. Natomiast wystarczy zmiana diety i cukrzyca znika. Owszem, jest mniej więcej od 3 do 5% przypadków cukrzycy, która wymaga podawania insuliny i to jest prawdziwa cukrzyca. Niemniej absolutnie nie w takich dawkach, w których aktualnie się podaje. Wystarczy kilka do kilkunastu jednostek i sprawa jest załatwiona. Ja to seryjnie widzę wśród swoich pacjentów,
że wystarczy zmienić dietę na prawidłową i sprawa załatwiona. Wracając do środków, które zalecamy dla osób z nowotworami. Może tutaj za dużo słów, puścimy filmik, może taka moja wizytówka, 3 minuty, ostatnia produkcja, taka moja wizytówka. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ja mieszkam w budynku normobarycznym i tutaj jeszcze puszczę Państwu właśnie taki, no, troszkę bardziej pokazujący to wszystko filmik. Te filmiki są oczywiście na internecie. To, proszę Państwa, dla ilustracji, co nas czeka w przyszłości. Czyli powrót do warunków ogrodu Eden, gdzie wszystkie procesy życiowe przebiegają lepiej, procesy oczyszczania. Ludzkość, proszę Państwa, zapłaciła ogromną cenę, adaptując się do obecnych resztkowych warunków, gdyż przed potopem, przed tym kataklizmem, jaki nawiedził Ziemię, atmosfera miała 1500 hektopaskali, co możemy już wytworzyć właśnie w mieszkaniach normobarycznych za pomocą urządzeń technicznych. Ludzkość przed potopem dożywała w wieku ponad 900 lat. Przypomnę, że Adam żył 935 lat, Matuzalem 969 lat, więc jeszcze więcej. Noe 941 lat. Natomiast jak zmieniły się warunki atmosferyczne, czyli atmosfera, którą oddychamy, to około 10-krotnie skróciło się życie ludzi. Gdy chodzi o też rośliny, no to są po prostu karłowate, są po prostu takie, no, zmniejszone. Otóż przed potopem drzewa osiągały ponad 150 metrów. Takie są wykopaliska. Dzisiaj 15-20 metrów. Różnica zasadnicza. To oczywiście jest wynik, no, marnej atmosfery i dlatego drugim filarem Akademii Długowieczności jest właśnie zamieszkanie w mieszkaniu o prawidłowej atmosferze. A ta prawidłowa atmosfera to jest, proszę Państwa, ciśnienie 1500 hektopaskali, więcej tlenu o 50%, natomiast również więcej dwutlenku węgla, ale to nie o 50%, tylko o 5000%. Nam, ludziom, organizmom obecnie żyjącym na Ziemi zdecydowanie bardziej brakuje dwutlenku węgla niż tlenu. Z tlenem jakoś organizm sobie daje radę, ale z brakiem dwutlenku węgla to bardzo słabo i stąd jest tak duża zachorowalność ludzi na najróżniejsze choroby, gdyż przez to, że jest zbyt mało dwutlenku węgla, tlen nie jest wyrzucany z hemoglobiny w naczyniach włosowatych organizmu i przechodzi bez sensu przechodzi do krwi żylnej, niewystarczająco utlenowując płyny tkankowe. Dopiero gdy zwiększymy ilość dwutlenku węgla, co na przykład można osiągnąć
stosując tryb oddychania, jaki zalecał pan profesor Konstantin Butejko. Natomiast taki tryb oddychania też oczywiście od tysięcy lat zalecają jogini, aby zmniejszyć ucieczkę dwutlenku węgla z organizmu. Ja swoim pacjentom zachęcam ich, żeby chociaż sobie zwiększyli ilość dwutlenku węgla w sypialniach, w których śpią. W tej chwili pracujemy nad prostymi, tanimi rozwiązaniami. Otóż, proszę Państwa, wystarczy sobie kupić namiot w miarę szczelny, no szczelny, i postawić w sypialni i spać w zamkniętym namiocie. Badaliśmy, jaki jest przyrost dwutlenku węgla. W zwykłym namiocie jest około 0,5%, czyli już jest no 15 razy więcej niż na zewnątrz, co już pozytywnie odbija się na utlenowaniu płynów tkankowych, gdyż wtedy ten dwutlenek węgla wyciska tlen z hemoglobiny właśnie we włośniczkach. Natomiast właściwym poziomem dwutlenku węgla jest 1,5%, czyli 50 razy więcej niż jest na zewnątrz. Tutaj, w tym miejscu, w związku z tym, że jest nas tutaj trochę i wentylacja nie jest jakaś dramatyczna, podejrzewam, że jest tak gdzieś około 0,15%, czyli już jest około 5-6 razy więcej niż na zewnątrz, co już jest odczuwalne zdrowotnie. Nam tlenu brakuje przez to, że jest za mało dwutlenku węgla. Paradoks, prawda? Tak słuchając bezpośrednio, to wydaje się, że ja nie wiem, o czym mówię. Ja doskonale wiem, o czym mówię. Natomiast osoby, które by chciały zgłębić temat, zapraszam do zapoznania się z pracami profesora Konstantina Butejko, który to jasno, w sposób naukowy precyzuje. Wracając do spraw nowotworów, omówiłem pierwszy środek, bajkalinę. Środkiem natomiast drugim, proszę Państwa, który będzie nas zabezpieczał przed nowotworami, a gdy już one wystąpią, to będzie nam ułatwiał zdrowienie z nowotworów, jest, proszę Państwa, szczęście. Szczęście. Człowiek szczęśliwy nie choruje, a gdy jest chory, szybko zdrowieje. Co to znaczy szczęście? Jak można zmierzyć poziom szczęśliwości człowieka? Otóż okazuje się, że można. Można pobrać krew i oznaczyć poziom hormonów szczęścia. Nasz mózg potrafi produkować tak zwane endorfiny. Endorfiny, czyli wewnętrzne morfiny. Wiemy, że gdy przyjmiemy morfinę, wtedy czujemy się zrelaksowani, no i tacy no, uśmiechnięci, no, rozluźnieni. No, można by powiedzieć, no, stan szczęśliwości się powiększa. Endorfiny działają 100 razy silniej niż morfina. No bo morfina jest środkiem sztucznym. Ona nie jest bezpośrednio dla nas. Ona tylko ma podobny kształt. W związku z tym stymuluje te odczuwanie przyjemności. Kiedy nasz mózg wytwarza endorfiny? Wytwarza wtedy, gdy się na przykład uśmiechamy. Gdy ćwiczymy jogę,
gdy oglądamy komedię, palenie papierosów wyzwala endorfiny. Klasycznym takim przykładem jest stosowanie napojów alkoholowych. Alkohol w niedużych dawkach powoduje, że mózg wydziela więcej endorfin i to podejrzewam, że każdy z nas to zauważył, że gdy wypił jeden do dwóch kieliszków alkoholu, to po jakimś czasie niedługim, no jakby się nastrój poprawia, chęć do żartowania, do śmiania się. No alkohol poza tymi właśnie pozytywnymi działaniami, no ma też negatywne, które no dlatego no nie poleca się w szczególności nadużywać alkoholu. Używanie alkoholu w umiarkowanych dawkach oczywiście jest polecane i pozytywne, ale proszę Państwa, nie jest to postępowanie, które by dawało wzrost endorfin w sposób długotrwały. Natomiast, proszę Państwa, jest taki środek chemiczny, tyle że stosowany w niskich dawkach, który powoduje, że nasz mózg produkuje od 2 do 5 razy więcej endorfin niż przed użyciem tego środka. Ten środek nazywa się naltrekson, przy czym stosowany jest on naltrekson w niskich dawkach. Dawka jest średnio 100-krotnie mniejsza niż normalnie zalecana, bo naltrekson, proszę Państwa, był wymyślony po to, by no, osoby uzależnione od alkoholu i od narkotyków no, mogły się uwolnić od tego i one, te osoby miały stosowane dawkę 300 mg. Natomiast dawka stosowana do innych celów, do celów właśnie podniesienia poziomu endorfin, jest 4 mg, jest 100 razy mniejsza niż właśnie ta typowa dla narkomanów. I puszczę w tej chwili Państwu filmik. Więc drugim takim środkiem zalecanym przez nas dla osób, które cierpią na chorobę nowotworową, jest właśnie naltrekson w niskich dawkach. I dla moich pacjentów no, mam go w gabinecie. Także jeżeli ktoś potrzebuje, to stosujemy. I to jest środek, który do 18 godzin potrafi utrzymywać wysoki poziom endorfin. To jest bardzo cenne uzupełnienie innych jeszcze środków, gdyż tutaj trzeba zastosować przynajmniej kilka metod wzmacniających organizm. Hyperendorfinemia, czyli wysoki poziom endorfin, jest drugim takim środkiem. I trzecim standardowo polecanym środkiem, proszę Państwa, jest Mumio. Więc to był ten trzeci środek, który standardowo polecamy osobom zagrożonym nowotworem, w chorobie nowotworowej. Wszystkie te środki praktycznie nie mają działań ubocznych i wpływ mobilizujący zdrowie jest wyraźny. Otóż, proszę Państwa, powtórzę to po raz setny. Nowotworu nie można wyleczyć. Każde leczenie jest daremne. No, z nowotworu można tylko wyzdrowieć. I rzesze ludzi wyzdrowiało z nowotworów. Rzesze. To nie jest tak, że w tej chwili onkologia po prostu łowi ludzi w takich stadiach, które jeszcze do niedawna nazywano stanami przednowotworowymi i traktuje wszystkie jako nowotwory złośliwe. W
pewnym sensie jest to uzasadnione, gdyż jeżeli stany przedrakowe potraktuje się chemioterapią, to te stany się przekształcają w złośliwe nowotwory. W związku z tym, no, nie można tutaj polemizować. Już od kilku lat, proszę Państwa, nie spotkałem ani jednego rozpoznania nowotworu łagodnego. Po prostu to nie jest sztuka wziąć na każdy nowotwór, napisać rak złośliwy. Bo to nic nie kosztuje, to nawet tyle samo tuszu z długopisu się wypisze złośliwy czy łagodny. Natomiast to się bardzo mocno odczuwa, jeśli się jest onkologiem i się ma prowadzić nowotwór złośliwy, to miesięcznie jest na takiego pacjenta przekazane od 2 nawet do 5 tysięcy złotych. Są i droższe procedury. Natomiast łagodny parę złotych, a onkolodzy są na procencie. Więc jeżeli mają przerób 1 000 000, no to wszystko na ten temat. Najważniejsze, proszę Państwa, żeby się nie bać. Lęk bardzo przyspiesza wzrost nowotworów. Co chciałem Państwu jeszcze powiedzieć? Te 3 zasadnicze sprawy, plus dochodzi jeszcze 4. sprawa, odrobaczenie. I to traktujemy niemalże seryjnie. Zarobaczenie społeczeństwa jest bardzo, bardzo duże. Tylko osoby o mocnym zdrowiu, o mocnym żołądku potrafią obronić się przed pasożytami. Najczęściej są to owsiki, glisty, bądź inne obleńce, czyli robaki obłe, które sobie egzystują w przewodzie pokarmowym. Tylko osoby, które mają mocne trawienie, mocny kwas solny w żołądku, potrafią rozpuścić, strawić jaja inwazyjne pasożytów. Jaja inwazyjne, proszę Państwa, są niestety powszechne, zwłaszcza w warzywach, z tego względu, że jajo, aby być inwazyjne, musi być w ziemi. I warzyw niestety nie można umyć aż tak dokładnie, żeby nie wprowadzić do organizmu tych jaj inwazyjnych. Dlatego, proszę Państwa, średnio co pół roku zachęca się ludzi do odrobaczania. Podobnie tak jak zwierzęta domowe się odrobacza. Nawet widać te pasożyty w stolcu. Ludzie również powinni się odrobaczać. Dlaczego? Bo pasożyty, gdy są w przewodzie pokarmowym, one po to, aby się utrzymać, aby nasza odporność ich nie usunęła, muszą wytwarzać substancje, które porażają naszą odporność. Nasza odporność po prostu głupieje i na zewnątrz widać to najczęściej jako alergię. Jeżeli ktoś ma na przykład przewlekłe zatoki, to przynajmniej połowa tego procesu to jest alergia, a tylko połowa no to jest zapalenie. Czyli jakby na alergię nakłada się tam jakaś infekcja bakteryjna. I wystarczy odrobaczyć. Ja najchętniej zalecam zastosować 2 razy dziennie, przepraszam, dzień po dniu, po 50 mg dekarisu. Dekaris no, niestety nie jest osiągalny w Polsce, ale jest w Czechach, jest na Litwie, na Węgrzech, na Słowacji, na Ukrainie.
No tylko u nas nie ma. Nawet napisano, że to jest, nie stosuje się go w Polsce ze względu na działania uboczne. Otóż, proszę Państwa, działania uboczne polegają na tym, że oprócz trucia drobnoustrojów stymulują nasz układ odpornościowy. A więc ja bym to nazwał działanie dodatkowe, błogosławione działanie dodatkowe, a nie uboczne. No ale interesom wielkich firm farmaceutycznych, no to ten lek akurat no, nie odpowiada, gdyż wtedy no, chorowitość społeczeństwa się obniża, no i spada spożycie leków przeciwbólowych, przeciwalergicznych, hormonów i tak dalej. Więc tym czwartym środkiem często polecanym jest właśnie odrobaczenie. Ale no, czym, skoro to lekarstwo tego nie ma, no, to innym? Tak? W Polsce no, jest jakieś... osiągalny zentel i są takie ziołowe środki, no jeszcze jest Vermox oraz środki ziołowe. My stosujemy Vernicabon firmy z żywca, wypadła mi nazwa tej firmy, przy czym Decaris jest absolutnie bezkonkurencyjny, gdy chodzi o moje obserwacje. To jest niekłopotliwa kuracja, no bo ten syropek, no to się pije tam chyba przez 10 dni, potem jeszcze się powtarza, no więc prościej jest zażyć dwie kapsułki i jest najczęściej po sprawie. Bardzo wiele takich mam obserwacji, w których ktoś od miesięcy skarżył się na zapalenie zatok, zapalenie ucha nawracające. Po odrobaczeniu jak ręką odjął. 10 dni upłynęło, wszystko się wyczyściło. Więc robaki są bardzo istotnym elementem obniżającym też naszą odporność. Co jeszcze Państwu pokażę na temat chemioterapii? Badamy poziom witaminy D3. Okazuje się on być bardzo istotny, a z moich obserwacji nawet osoby, które suplementują się witaminą D3, czyli biorą załóżmy 1000, 2000, 3000 jednostek, mimo że zalecane przez sanepid jest 400 tylko. 400 jednostek. Biorą 1000, 2000, 3000, nawet 4000. Badają poziom witaminy D3 we krwi i mają, proszę Państwa, 28, 19. Ja, który no, sporo tłuszczy zjadam, a więc witamina D3 jest w tłuszczach, prawda? Miałem 19,2. A ile ma być? Od 30 do 100. Zażyłem, proszę Państwa, 1000 jednostek. Nie. To jest... Tabletki są 1000, 2 i chyba 4. Przy czym ja stosuję, lepiej wychodzi też finansowo, w kroplach. Krople z witaminą D3. Buteleczka ma 500 000 jednostek. Ja to w przeciągu 20 dni zażyłem, czyli 60 kropli z rana, 30 z rana, 30 wieczorem, co daje około 50 000 jednostek. I proszę Państwa, po tym takim intensywnym nasycaniu się witaminą D3 zbadałem, miałem 67 mikromoli, czyli
no między 30 a 100, prawda, no to już jest taki dobry stan. Po 2 miesiącach skontrolowałem, miałem 57. Czyli ta witamina D3, ona się utrzymuje tak do 4-5 miesięcy. Warto jest znowu sobie podać. I z obserwacji wynika, proszę Państwa, że uzupełnienie, takie porządne uzupełnienie witaminy D3 potrafi odwracać niektóre guzy. Znikają. A więc i sutków, i prostaty. Przy czym, tak jak tutaj na tym filmie Państwo usłyszeli, około 95% guzów sutka i tyle samo powiększeń prostaty to są łagodne rozrosty, które nigdy by się nie przekształciły w nowotwory. One oczywiście mogą się przekształcać w nowotwory, no gdy my organizmowi nie pomagamy. Gdy my, boimy. Gdy się boimy, czyli nie ma endorfin, prawda, stres, no to jeszcze przyspiesza. Gdy nie stosujemy, no jeżeli u nas wystąpi jakiś stan chorobowy, to nie oszukujmy się. To jest wynik tego, co do tej pory robiliśmy. To nie jest tak, że to nam z kosmosu spadło. Zmieńmy postępowanie. Tak, to my pracowaliśmy. Natomiast co mówią onkolodzy? I to jest charakterystyczne, proszę Państwa, gdyż w interesie, takim, no, rzekłbym, nieludzkim interesie lekarzy, wcale nie jest zdrowie pacjenta. W interesie ich jest utrzymywanie pacjentów w ciągłym stanie chorobowym. No wtedy pieniądze, prawda? Więc same podstawy naszej służby zdrowia są niewłaściwe, są chore. Lekarzowi prawdziwemu powinno zależeć na zdrowiu, a nie na utrzymywaniu choroby. Dokończmy ten raport. Dla przykładu, gdy cię dodaje autor Edhana, Huf, źródła. I tutaj, proszę Państwa, lecą źródła. Bardzo dużo prac naukowych. To można sobie będzie oglądnąć na internecie. Proszę Państwa, i jeszcze, co choroba mówi o tobie? Co choroby mówią o tobie? Brak radości, zaparcia, zbytnie przywiązanie do swoich poglądów, trudności z przyjmowaniem innych punktów widzenia. Zwróćcie uwagę, zaparcia, nie? Ale gdy zastosujemy zręczne środki, na przykład właśnie to sól ojca Beno, witaminę C, to zaparcia puszczają. A to, proszę Państwa, przekłada się z kolei na myślenie, bo to są związki wzajemnie zwrotne. Mimo że tutaj robimy to w sposób jakby sztuczny, prawda? No bo sól ojca Beno, czyli ten chlorek magnezu, on powoduje przeczyszczenie drogą osmotyczną. Czyli to jest w zasadzie właściwość fizyczna tego związku. On przez to, że nie wchłania się w całości, pozostaje w części, w treści jelitowej i ściąga wodę ze krwi do środka, do jelit. W związku z tym ilość tej treści jelitowej jest objętościowo większa i wtedy jelita bez problemu usuwają tą nadmierną ilość. Czyli to jest taka fizyczna sprawa, trochę podobna do lewatywy, nie? Bo lewatywa też, my sztucznie zwiększamy objętość treści w jelicie
końcowym i przez to, że jest rozciągnięte, skurcz i usunięcie. Więc tutaj, mimo że przyczyną zaparć mogą być stany, prawda, umysłu, to gdy my w sposób, no taki trochę sztuczny, prawda, spowodujemy, że tych zaparć nie mamy, to też odblokowuje się nasze myślenie. Więc związki wzajemnie zwrotne są istotne i należy z nich korzystać. Zawał serca, wyciskanie z serca całej radości na rzecz kariery. Mamy takie przeświadczenie, żeby pić dobrą wodę, prawda? A dobra woda to jest najlepsza woda mineralna, prawda? Otóż, proszę Państwa, niestety nie. I tutaj bym chciał ostrzec Was i tutaj dlatego puszczę Wam ten filmik. Równowartość 3,75 ml wody plastikowo-butelkowanej hamowała działanie receptorów zarówno estrogenowych i androgenowych w 60 i 90%. Słyszycie to Państwo? 3,7 ml, czyli łyżeczka, zahamowało w 60% estrogeny, w 90% androgeny, czyli żeńskie i męskie. Tak mała ilość. Po prostu chodzi o plastyfikatory. To są substancje, które służą do tego, że butelka tak się ładnie układa, wydmuchiwana. I te substancje niestety z tego plastiku przenikają do wody, no, zwłaszcza gdy ona stoi tydzień, dwa, pięć tygodni czasami i rok. Zmienia temperaturę. No i ciągle tak, temperatura się zmienia, rozpuszcza. Co innego jest, proszę Państwa, kubek plastikowy, nalał wodę, wypił. Nie ma czasu na przejście. Ale jeżeli to stoi, to proszę, wyniki są. Więc absolutnie tylko i wyłącznie szklane. Owszem, naczynia plastikowe są bardzo wygodne i można je używać, ale wcześniej trzeba je wielokrotnie przepłukać ciepłą wodą, najlepiej jeszcze z detergentem, bo on też to wypłukuje. A wtedy, proszę Państwa, już jest sam plastik bez tych dodatków i wtedy można tą butelkę używać wielokrotnie. I wtedy tak, ale nie po raz pierwszy. Bierzemy z półki butelkę, a tam mamy wszystko. Wypijamy, wyrzucamy. To, co najgorsze, jest już w nas. Wody w plastiku, znaczy potrawy, bo nie tylko wody. Plastikowe butelki należy omijać. Jeszcze, proszę Państwa, substancje, które no nie krążą, jak na przykład w plastikowym kubku śmietana, prawda? Akceptowalna, no bo my, gdy ją wylewamy, no to tam na ściankach pozostaje jeszcze ta, do której te plastyfikatory sobie weszły, prawda? A dalej nie, bo tam nie ma ruchu, prawda? Natomiast woda absolutnie, ona krąży. I tutaj nie. No bo zdarza się tak, no chcemy kupić produkt, a jest tylko w plastiku. Uważać, nie wymywać do końca. To, co jest na plastiku, niech sobie pozostanie. I wtedy to, co jest w środku, jest bezpieczne. Teraz, proszę Państwa, więc tutaj takie ostrzeżenia. Natomiast teraz wyjście. Chciałem właśnie pokazać Państwu liposomalna witamina C. Pan Jerzy Zięba właśnie wspominał o przetoczeniach witaminy C jako metody skutecznej w zwalczaniu nowotworów, a w tej chwili pojawiła się nam możliwość zastosowania nie w wlewach, no bo wlewy są no, kłopotliwe, no, trzeba
kroplówkę, bardzo mało ośrodków tym się zajmuje. Natomiast w tej chwili jest możliwość zakupu sobie witaminy C liposomalnej. Ona wtedy nie przeczyszcza, no bo gdybyśmy zwykłą witaminę C w ilości 30 gram zażyli, no to by nas po prostu przeczyściło. Już od 8 gram w górę to już to rzadko kto daje radę. Natomiast witamina C liposomalna nie przeczyszcza i wchłania się właśnie niemalże w 100%. Jeszcze mamy drugi... Ulubione pytanie, przepraszam, jak jest efektywność w leczeniu nowotworów? Mówimy w lewy. To znaczy poziom we krwi, a nie bioprzyswajalny. Nie, więc nie było. No, to są ostatnie miesiące. No nie. No bo gdy chodzi, to znaczy my mamy, proszę Panią, efektywność witaminy C zależne od stężenia we krwi. A tutaj mamy stężenie we krwi. A więc należałoby te wyniki bezpośrednio przenieść na efektywność w nowotworach, gdyż to właśnie od stężenia jest uzależniona efektywność przeciwnowotworowa. To na początku było powiedziane. No ale to przecież bioprzyswajalność, proszę Panią, no to jest ilość wchłoniętego do krwi. Na końcu jakoś jest jeszcze zachowanie. To tak naprawdę to na przykład w tamtych wyglebach mają naprawdę 100% wyleczalności nowotworów. Dlatego się pytam, czy były już... Proszę Panią, 100% wyleczalności nie ma, bo to ja jestem praktykującym lekarzem, który zleca to. I no niestety w zaawansowanych stanach... Bo przecież do tego potrzebni są anestezjologowie. Do wlewów? Dobrze, nie odzywam się. Do wlewów nie patrzymy? Dobrze, nie będę się odzywał. Potrzebny jest anestezjolog? No, proszę Panią, no ja mam praktykę lekarską i gabinet zabiegowy, w którym toczymy nawet 100 gram w jednym wlewie i czy do tego jest potrzebny anestezjolog? Z tego co ja wiem, z tego oczywiście co pan doktor Jerzyniewa twierdzi, jednak troszeczkę inaczej, no ale dobrze. To chyba pani źle zrozumiała, bo ja też słuchałem wykłady pana Zięby. Faktem jest, że na przykład mój znajomy pan doktor Gołąb jest anestezjologiem i toczy, ale to wystarczy przeszkolona pielęgniarka, która potrafi się wkłuć, no i podajemy to. Teraz no oczywiście, że to wymaga oprzyrządowania. Jeszcze tutaj Państwu puszczę. Więc tutaj mamy tylko o kroplówkach. Natomiast tak jak tutaj było powiedziane, uzyskanie tych wysokich stężeń witaminy C jest bardzo krótkotrwałe. No ale jeżeli jest skuteczne, to znaczy, że jest dobrze. Jeszcze... Było pytanie tutaj. Tak, bardzo proszę. Czy witamina C to samo co kwas askorbinowy? Tak, to jest ważne. Witamina C to kwas askorbinowy, natomiast po to, aby nie zakwaszać organizmu, stosuje się najczęściej askorbinian sodu, który po prostu jest neutralizatorem, jest zneutralizowanym kwasem, czyli jest solą. Sól już jest obojętna, nie zakwasza. Sam kwas jest zakwaszający, natomiast askorbinian sodu jest zneutralizowanym kwasem. I to się dożylnie podaje? To się podaje dożylnie pod postacią paskorbinu.
To jest substancja sprowadzana z Niemiec i właśnie pan Ziemba to rekomenduje jako właściwą formę podawania dożylnego. Czy są jeszcze jakieś pytania? Pytajcie. Nie, w ogóle na temat nowotworów. No tutaj zbieramy się w tym celu, prawda? Odnośnie nowotworów. Jak może aktywność ruchowa, prawda? No bo wszyscy wiemy, że sport to zdrowie, prawda? No, są też żarty z tego sportu, prawda? Osoby w moim wieku to znają takie powiedzenie, że sport to zdrowie, każdy gruźnik ci to powie. Sporty to były takie najtańsze papierosy za komuny, więc przez palenie papierosów, gruźnica, prawda, no i tak dalej. Otóż, proszę Państwa, natomiast ja raczej inne określenie, przez sport do kalectwa. I tutaj właśnie jednoznacznie o tym mówi pan profesor Konstantin Butejko, że sport, uprawianie sportów, no może z wyjątkiem szachów oraz brydża sportowego, wymusza głębokie oddychanie, co jest prostą drogą do wywołania objawów choroby głębokiego oddychania opisanej przez profesora Butejki, nazywanej przeróżnie jako miażdżyca, jako cukrzyca, nadciśnienie. To wszystko są objawy jednej choroby, choroby głębokiego oddychania. Natomiast jaka forma ruchu, proszę Państwa, jest zalecana przez nas dla zdrowia naprawdę? Otóż puścimy, 2 minutki trwa ten instruktaż. Slow jogging. Ważnym elementem, oprócz tego, co tutaj on przedstawił, był uśmiech, gdyż, proszę Państwa, jeżeli nawet nie jest nam wcale wesoło, ale wykonujemy sztuczny uśmiech, czyli no, taki grymas, który odpowiada uśmiechaniu się, prawda? O, takie coś. Nasz mózg myśli, że my się śmiejemy i w związku z tym wytwarza endorfiny. A endorfiny to zdrowie i szczęście. Dlatego, proszę Państwa, nie szczędźmy sobie uśmiechów. Uśmiechajmy się do siebie. To naprawdę nic nie kosztuje, a bardzo wiele znaczy. Jeżeli są jeszcze pytania, bardzo proszę, korzystajcie. Panie, macie jedyną okazję. Ja mam takie pytanie dotyczące tego dwutlenku węgla, dlatego że właśnie z jednej strony jest ta kwestia, że powinna być odpowiednia ilość dwutlenku węgla, natomiast są też ludzie, którzy twierdzą, że należy spać przy otwartym oknie, czy wręcz na balkonie, i tu jest ta sprzeczność, więc może coś na ten temat. Ta sprzeczność jest tylko pozorna, jeżeli patrzymy na to płytko. To naukowo udowodnił jednoznacznie profesor Konstantin Butejko. I jeżeli ktoś bardziej jeszcze chce naukowym językiem otrzymać informację, wystarczy wpisać w internet profesor Konstantin Butejko. Choroba głębokiego oddychania. Otóż, proszę Państwa, sprzeczność jest tylko pozorna. I o tym już wspominałem. Wysoki poziom dwutlenku węgla w otoczeniu, oczywiście nie przekraczając 2%, ale blisko, powoduje, że jest więcej dwutlenku węgla w powietrzu pęcherzyków płucnych, jak również wyższy poziom dwutlenku węgla we krwi i wyższy poziom dwutlenku węgla w tkankach. Tkanki wtedy
proszę Państwa, gdy jest wyższy poziom dwutlenku węgla, wiemy o tym, że dwutlenek węgla, gdy jest rozpuszczony w wodzie, zachodzi w nim reakcja tworzenia kwasu węglowego. Czyli tkanki są dwutlenkiem węgla zakwaszone. Mechanizmy homeostatyczne w związku z tym eliminują inne zakwaszenie, które de facto jest chorobliwym zakwaszeniem wynikającym z niedoboru dwutlenku węgla. Jeżeli jest dużo dwutlenku węgla w płynie tkankowym, to jest taka sama ilość we włośniczkach. I to powoduje, że tlen z oksy hemoglobiny jest wypychany i na miejsce tlenu w hemoglobinie wchodzi dwutlenek węgla, tworząc karboksy hemoglobinę, czyli hemoglobinę dwutlenkową. I dzięki temu, że jest go dużo, dużo tlenu jest oddawane do tkanek. Gdy jest go za mało, to ten tlen nie jest wypychany i trafia do krwi żylnej, co jest bez sensu. Fizjologicznie jest bez sensu. W krwi żylnej tlen jest w ogóle niepotrzebny. Potrzebny jest w krwi włośniczkowej i w tkankach. Natomiast przez niedobór dwutlenku węgla on nie wchodzi do tkanek, w związku z tym tkanki są mniej natlenione przez niedobór dwutlenku węgla. Natomiast spanie, proszę Państwa, przy otwartym oknie ludzie mylą, bo nie rozumieją, o co chodzi. Podczas snu powinniśmy oddychać powietrzem chłodnym. A w naszych warunkach, przy centralnych ogrzewaniach i przy innych sztuczkach, jest za ciepło. Więc, proszę Państwa, jeżeli chcemy pomóc naszemu organizmowi, to powinniśmy zwiększyć dwutlenek węgla. Najprościej, najtaniej jest wziąć, kupić butlę 10-kilową z dwutlenkiem węgla, postawić sobie w rogu pokoju, sypialni, okna szczelnie pozamykać, drzwi wejściowe uszczelnić, bo jeżeli wytworzymy te 1,5% dwutlenku węgla w sypialni, a drzwi nie są szczelne, to on błyskawicznie ucieka. Każdy gaz rozpręża się taki, jakby był w próżni. Tam jest prawie próżnia, a tu jest 1,5%, więc niesamowicie szybko. Ale gdy będą uszczelki, to nie ucieka. Natomiast temperaturę powinniśmy osiągnąć przez zastosowanie klimatyzacji. Klimatyzacje już w tej chwili są powszechnie dostępne i nie są jakieś tragicznie drogie. A więc powinniśmy wychłodzić pokój do temperatury najlepiej 19 stopni. I wtedy, proszę Państwa, istotnie raz, wysoki poziom dwutlenku węgla. Moglibyśmy też, ja też zachęcam swoich pacjentów, którzy rozumieją to, żeby oprócz zwiększenia dwutlenku węgla zwiększyli też ilość tlenu. To można sobie kupić takie urządzenie, to się nazywa koncentrator tlenu, wstawić do innego pomieszczenia i wężykiem wprowadzić do sypialni, żeby zwiększyć poziom tlenu do 25%. Dwutlenku węgla 1,5%, 25% tlenu i temperatura 19 stopni, no oczywiście też, żeby wilgotność była nie większa niż 70%. I dopiero śpiąc w takiej atmosferze, ewidentnie czujemy się wyspani, zrelaksowani, wypoczęci. Ale oczywiście tutaj jeszcze brakuje czynnika ostatecznego, jakim jest ciśnienie 1500 hektopaskali, ale proszę Państwa, to jest możliwe do osiągnięcia tylko w budynkach normobarycznych, gdyż w normalnych pomieszczeniach to one by się po prostu rozwaliły w mgnieniu oka. Tam nacisk na metr kwadratowy jest 5 ton. Także to by się zawaliło natychmiast.
ale już spowodowanie zwiększenia dwutlenku węgla, tlenu, obniżenia temperatury, to jest to, o co chodzi, co może zrealizować przeciętny Kowalski w swoim M3 w bloku. Czy taka maska malarska? To jest takie najtańsze rozwiązanie, ale bardzo mało sterowalne. Gdyż, proszę Państwa, jeżeli zwiększymy tak zwaną oddechową przestrzeń martwą. Oddechowa przestrzeń martwa, proszę Państwa, to jest w normalnych warunkach około 150 ml. To jest ta ilość powietrza, którą gdy już wytchniemy wszystko, to jeszcze od ust aż do pęcherzyków płucnych są oskrzeliki, gardło i jama ustna. To jest około 150 ml. To jest tyle, jest ponownie zaciągane do płuc. Oddechowa przestrzeń martwa albo wentylacyjna. Jeżeli my będziemy oddychać przez rurkę albo przez maskę malarską, taką o, to wtedy oddechowa przestrzeń martwa zwiększy się o objętość tej maski. I wtedy ilość dwutlenku węgla, która wraca, będzie większa. No ale tutaj nie ma możliwości oceny ile. No bo przy płytkim oddychaniu będzie więcej, przy głębokim mniej. No i to tak przy pokoju, przy sypialni, to wskaźnik dwutlenku węgla, wskaźnik tlenu, no to oddaje pewne dokładne pomiary, które można potem, no i one nie zmieniają się z oddechu na oddech. A tutaj przy masce malarskiej, no to przy głębokim jest o wiele mniej, przy płytkim o wiele więcej. To jest takie niesterowane. Jak się tutaj ma picie wody gazowanej dwutlenkiem węgla? No niestety, proszę Państwa, to wszystko jest kropla w morzu. To jest za mało. Owszem, kierunek dobry, ale za mały. Wystarczy, proszę Państwa, że my wstrzymamy oddech na pół minuty, to odpowiada produkcji dwutlenku węgla, która jest zawarta w 2 litrach wody gazowanej. No to ma się to nijak. Proszę o następne pytanie. Czyli tak podsumowując, korzyść ze spania przy otwartym oknie jest wątpliwa, że jest chłodne. Jest mniejsza, tak, tylko taka. Ale jeszcze aspekt właśnie energetyczny, bo wiem, że jeżeli jesteśmy w danym pomieszczeniu zamkniętym, to powietrze staje się martwe, zużyte. Chodzi o te aspekty prana i tak dalej, nie? Tak. Tylko chodzi o chemię, ale o energetykę. Tak, oczywiście, gdy chodzi o energetykę, ma Pan absolutną rację i ionizację w dodatku. W związku z tym swoim pacjentom sugeruję, aby sobie jeszcze w tej sypialni włączyli do prądu ujemny jonizator. Są takie, które regenerują i ładują powietrze jonami ujemnymi, co też poprawia energetykę tego powietrza. Więc w pomieszczeniach normobarycznych, w moim domu, oczywiście jonizacja jest cały czas, więc powietrze jest regenerowane i uzupełniane właśnie jony. Można używać lamp solnych, świecących się też. Ja tak, lampy solne również jonizują. No jest wiele sposobów, które poprawiają jakość powietrza, którym oddychamy. Proszę zwrócić też uwagę na to, że powietrze pod wpływem temperatury się rozszerza. A więc jakby gęstość jego się zmniejsza. Im jest cieplejsze,
tym mniej no, cząstek. Powietrza w powietrzu. Tak jest. Powietrza w powietrzu, ale też prany w powietrzu. Dlatego, gdy ono jest chłodne, to mamy więcej też powietrza, prawda, czyli cząstek na litr, prawda, oraz no, też energii, prany. A więc chemicznie chodzi o to, by było mniej azotu w tym powietrzu. No tak. Można by tak powiedzieć, przy czym sam azot to za mało, bo to głównie wpłynie na proporcje z tlenem. Dwutlenku węgla jest 5000-krotnie za mało. Także gdybyśmy nawet cały azot wyrzucili, to i tak tego dwutlenku węgla będzie o wiele, wiele za mało. Więc tutaj rozwiązanie butla z dwutlenkiem węgla jest bardzo właściwe. Robiłem takie próby, to tak się puszcza nawet dość dużo tego dwutlenku węgla, żeby osiągnąć ten poziom 1%. No to gdy kubatura tego pomieszczenia jest załóżmy 100 kubików, to żeby 1%, no to trzeba 1 metr kubiczny. No to jest to objętość taka, że gdybyśmy to stężenie chcieli osiągnąć, to bym musiał z 2 minuty na pełnym odkręceniu, co by tutaj zrobiło duży taki ruch powietrza. Jak się to przekłada na długowieczność? No wszystko, co poprawia nasz metabolizm, przekłada się na długowieczność. Długowieczność jest, proszę Państwa, sprawdzianem wszystkich środków, które zastosowaliśmy i gdy zastosowaliśmy prawidłowo, to osiągamy długowieczność. Gdy któregoś zabrakło, no to niestety umieramy wcześniej. Stwórca zadbał o nas bardzo wspaniale. W ogrodzie Eden wszystko było idealnie. I wtedy długość życia była 900 lat. Natomiast w tej chwili oddychamy resztkowym powietrzem z tego ogrodu Eden, gdyż większość tego powietrza, no nie większość, oceniam, że no tak, większość, rozpuściła się w wodach potopu i jest obecnie w oceanach. To samo powietrze, które było w atmosferze, teraz jest w wodach oceanicznych. Jest takie twierdzenie, że komórki nowotworowe giną przy zwiększonej ilości tlenu. Tak. Czyli z tego by wynikało, że płytkie oddychanie, tak, a zapobiega nowotworom. Dokładnie, przecież wiele osób zaczęło ćwiczyć jogę i oddychanie jogiczne i wyzdrowiało. Między innymi, bo dwutlenek węgla wypchnął przez to, że oddycha się. Co prawda, jogini nauczają oddychać głęboko, ale zwróćcie uwagę Państwo, spowalniają wydech i zmniejszają intensywność oddychania. Nawet do 3 oddechów na minutę. A tak średnio człowiek no, nie, bez wysiłku, no to około 8 razy oddycha. A tak 4, no to o połowę mniej utraty dwutlenku węgla. A to się przekłada na dotlenienie tkanek. Już przecież profesor Otto Warburg na eksperymentach, na tkankach udowodnił, że wystarczy przekroczyć pewien próg niedotlenienia i komórka przechodzi w tryb beztlenowy, czyli tak jak nowotwór. Więc można przez niedotlenienie wywoływać nowotwory. I teraz, proszę Państwa, odwrotnie. Jeżeli zwiększymy ilość dwutlenku węgla w pomieszczeniach, w których przebywamy większość czasu, to się to przekłada na zwiększenie dotlenienia tkanek. Jesteśmy zdrowsi. Paradoks, prawda?
jakieś pomieszczenie i będzie jeszcze dotlenienie. Tak? No tylko, że ciepło. Powinno być schłodzone. Proszę o pytania. Bardzo dziękuję za wszystkie pytania, bo one jakby uszczegóławiają ten przekaz, który my tutaj... Proszę Państwa, ja jeszcze miałem ochotę pokazać Wam... A jeszcze nie było o stresie oksydacyjnym. No nie. No nie. Likwidacji tego przez wodór. No właśnie. No ale myślę, że tutaj Aleks, ty to już powiesz, ale jeszcze chciałbym wspomnieć, bo jest taki film, również raport tych instytutów rakowych, w których jest powiedziane, że chemioterapia standardowa, którą onkolodzy na dzień dobry serwują, chemioterapia powoduje aż w 90% przypadków pacjentów wytwarzanie takiego białka WNT16b. I to białko, które wytwarzają zdrowe komórki skóry, fibroblasty. Pod wpływem chemii wytwarzają to białko, a to białko bardzo przyspiesza wzrost nowotworów. I właśnie tylko 10% pacjentów nie wytwarza tego białka pod wpływem chemioterapii. I to tylko u tych 10% są sukcesy w likwidacji nowotworów. Oczywiście nowotwór zwija się, no ale zatrucie chemią no, pozostaje. No, ona oczywiście stopniowo się wydala, ale no, z tym wydalaniem to nie jest tak do końca. Więc to białko WNT16b, które powstaje pod wpływem chemioterapii, sprzyja, że nowotwory wzrastają szybciej i gwałtowniej oraz też sprzyja powstawaniu przerzutów. Ten raport jest też właśnie na stronie Akademii Długowieczności. Tam jest pokażę, tu jest prezentacja i gdy tutaj klikniemy, to się nam otwiera, no coś to idzie, otwierają się filmy pogrupowane w grupy i tutaj jest rak nowotwory i tutaj, proszę Państwa, jest właśnie ten chemioterapia pomaga czy zabija. 26 minut, także nie będę Państwa katował tym filmem. Niemniej zachęcam Was, żebyście zapoznali się z tym artykułem. To było opublikowane nawet w Newsweeku. Także to też onkolodzy to zamietli pod dywan i tego nie ma. Notabene starałem się znaleźć laboratorium, które by oznaczało poziom tego białka WNT16b. No niestety bezskutecznie. Nikt tego nie oznacza. A to jest przecież kluczowe do dowiedzenia się, czy chemioterapia będzie nasilać wzrost nowotworu, czy nie. Bo gdy go nie ma, to jest ok. Ale gdy jest, to tragedia. Następne chemie tylko przyspieszają wzrost. Więc podsumowując, proszę Państwa, to wszystko. Wszystkie usiłowania terapeutów oraz chorych na nowotwory winny zmierzać do poprawienia swojej kondycji zdrowotnej i samopoczucia. Każdy środek, który do tego zmierza, jest właściwy. Natomiast każdy środek, który obniża potencjał energetyczny, zdrowotny i samopoczucie, jest niewłaściwy
w nowotworach. Spanie, bardzo istotne. Podczas snu pięknie się wszystko regeneruje. Notabene po zastosowaniu tego naltreksonu w niskich dawkach sny najczęściej są bardzo kolorowe, bardzo takie łatwe do zapamiętania. Sen jest głęboki. Oprócz tego powiem Państwu, że pacjenci, którzy zastosowali u siebie naltrekson w niskich dawkach, szczególnie no, ta obserwacja dotyczy mężczyzn, meldują zjawisko bardzo pozytywne. Otóż okazuje się, że gdy wyczerpuje się energia na kanale nerki u człowieka, wtedy całe zdrowie się obniża. I takim rewelatorem, który wskazuje na to, że energia nerki się obniża, jest u mężczyzn brak wzwodu między 3 a 5 nad ranem. Fizjologicznie, gdy się śpi, to wtedy jest wzwód. Gdy energia na kanale nerki jest prawidłowa, to jest. Już od 50 roku wzwyż część mężczyzn obserwuje, że już zdarzają się noce, że nie ma wzwodu. No i im w starszym wieku, tym to jest częstsze. Natomiast po zastosowaniu naltreksonu w niskich dawkach wszyscy niemal obserwują, że ponownie pojawia się wzwód, co jest znakiem, że odbudowują się siły obronne tego człowieka. No, u kobiet niestety tego rewelatora nie ma. No, niemniej należy przypuszczać, że również energia nerek się u nich poprawia. Tym bardziej, że są doniesienia mówiące o tym, że kobiety, które już miały, już przekwitły, prawda, przestały miesiączkować, pod wpływem u części kobiet jeszcze pojawiają się miesiączki pod wpływem właśnie tego naltreksonu w niskich dawkach, co oznacza, że ta poprawa zdrowia jest faktyczna, a nie tylko no, taka psychiczna albo jakaś taka no, sztuczna. To jest fakt. Ile takich tabletek trzeba brać dziennie? Jedną przed snem. Jedną tylko. Jedną przed snem. Albo zależnisz od tego? Nie. To jest lekarstwo, które się bierze przy uzależnieniach. Innych, no, no i przy wszystkich uzależnieniach. A więc nie. Obserwacje pacjentów są takie, że można odstawić i nic się nie dzieje, można brać. Depresja jest typowym wskazaniem do naltreksonu. Jak najbardziej. Tak. Więc proszę Państwa, my zalecamy jako trzeci filar Akademii Długowieczności branie naltreksonu na początku około pół roku po to, aby większość niedomagań się wycofała, a potem mniej więcej po miesiącu, jeżeli potrzeba. Więc pół roku do wycofania się drobnych niedomagań, które no, przeważnie no, już w wieku po 40 coś tam się zaczyna dziać. Natomiast są osoby, które biorą naltrekson latami i nie widzą żadnych negatywnych następstw. Tak, są takie osoby, ale są też takie, że biorą przez
przez miesiąc i już wszystko jest ok, więc odstawiają. Proszę pytać. A jeśli chodzi o dzieci i nastolatków? No to się mniejsze dawki daje. I jeden albo dwa miligramy. A na połowę. Znaczy tą kapsułkę się po prostu otwiera, wysypuje proszek. Aptece, no tak, oczywiście. Tak, to proporcjonalnie, no, małe dziecko to 1 miligram, średnie 2, a już takie większe, no to 4. Nie? A oprócz tego zastosowanie większej dawki nie przekłada się już na jakieś poprawienie tego efektu. Wręcz, proszę Państwa, są osoby takie wrażliwe, które nie mogą 4 mg brać. Biorą 1 mg i już jest ten efekt. Na szczęście w małym procencie obserwuje się efekt odwrotny. Zamiast senności to obserwuje się pobudzenie jak po kawie. No to te osoby powinny brać z rana. Przy czym najdłużej utrzymuje się efekt endorfinowy, gdy bierzemy wieczorem. Gdy bierzemy z rana, to on się to o połowę krócej utrzymuje. No ale jak nie można, no to nie można. Proszę pytania. A przeciwwskazania na naltreksonu? No, chyba że ktoś jest uczulony, co ja nie spotkałem. No bo uczulić się można na wszystko. Więc jeśli ktoś się uczulił, tam najczęściej nośnikiem jest laktoza. No niemniej ilość jej jest tak mała, bo to jest tam niecałe pół grama, że to można pominąć to. No można uczulić się na kapsułkę. W tych apteki, które mi to przygotowują, no to 24 sztuki. Na niecały miesiąc starczy, tak? No tak akurat to jest w tej chwili. I jaka cena? Znaczy akurat u mnie to jest równowartość 70 zł. No tak to wychodzi. No bo te leki one są drogie. No. Ja starałem się zorientować, czy można uzyskać ten środek jakoś w lepszej cenie. Okazało się, że ta synteza jest naprawdę droga. Zrobiono tak i no, jest. No niemniej, proszę Państwa, w porównaniu z pozytywnymi efektami, jakie wywołują, to... To można też porównać w takim razie do konopi. No nie. Nie? Nie, nie, też wytwarza konopię endorfiny. Nie, nie. Nie? Olej konopny zastępuje endorfiny. Natomiast tu, a to wywołuje produkcję własnych endorfin. Czyli na przykład w przypadku takiej depresji, to jaka osoba się będzie zapobiegać, na przykład, jak wszystko jest mu jedno? No to, no tak jakby człowiek, który jest w depresji, no spotkał coś szczęśliwego, nie? No tak. Będzie umiał to, że tak powiem, docenić, że to go spotkało, tak? No to już bardzo indywidualne. No. Nie można tutaj jednoznacznie odpowiedzieć. Faktem jest, że wzrasta poziom endorfin we krwi. A dalej, no to już co... Czyli po prostu nabieramy takiej chęci do życia, tak? To się... najczęściej tak. I to działa od razu? No działa w tym samym dniu. No i po 17 godzinach wygasa. Bardzo proszę zadawać pytania. Jeszcze macie pytania? No bo jak tak rozmawiacie, no to do mnie proszę. Proszę. I tutaj jest dla mnie takie ciekawe, że
prawdopodobnie 1 gram liposomalnej witaminy daje efekty większe niż ta podawana dożylnie. Czy to jest możliwe? Proszę Panią, 50... bo dlaczego? Dłużej się utrzymuje, natomiast dożylnie szybko spada. No może to jest lekko przesadzone. To jest ulotka odnośnie dotycząca tej witaminy, bo my już to stosujemy, tą witaminę C. Ale to jest, kto to wydał? No więc właśnie, o tutaj, bo to jest jakimś tam kanałem, też nie wiem dokładnie, kto wydał suplement diety, ale kto wydaje... Z nasion słonecznika. W Poznaniu to gdzieś tam kupujemy, ale nie wiem dokładnie. Poznań. No, nie ma tutaj podpisu, kto to wydał. No, proszę Państwa, to nie jest zbadane na 100%. No, bo to jest bardzo świeża sprawa. No, bardzo porządne opracowanie z tego, co widzę. Kto opracował? No właśnie nie ma podpisu. To dziś z Poznania, tak? Mm-hmm. No, znaczy musiałbym to przeanalizować. No, ale, proszę Państwa, tak, i na pewno coś w tym jest prawdy, z tego względu, że no tak jak w tym badaniu naukowym przez Brytyjczyków zrobionych, najwyższy poziom nie pojawia się zaraz po spożyciu, ale dopiero po około 6 godzinach. Więc tutaj te wszystkie procesy, które zachodzą, one nie są tak jak... No bo dożylnie toczymy, jest ogromny skok po poziomu we krwi, a następnie błyskawicznie spada do niemalże wyjściowego, jak przed podaniem, no bo witamina C nasz organizm raz w części kumuluje. I to są też ostatnie odkrycia. Nasze białe ciałka krwi mają zapasy witaminy C i używają witaminy C do produkcji wody utlenionej, do nadtlenku wodoru w celu niszczenia drobnoustrojów. I pewne zapasy mają. Natomiast komórki somatyczne witaminę C po prostu spalają, bo to jest witamina C jest też środkiem energetycznym. Notabene powstaje też z glukozy, potraktowanej jednym tylko enzymem, tak zwana konwertaza witaminy C. Tam jest tylko jedno przekształcenie i z cząstki glukozy powstaje witamina C. No, nasz organizm człowieka naczelnych oraz świnki morskiej ma uszkodzony gen, który wytwarza ten enzym, który konwertuje glukozę na witaminę C, no i dlatego no, my musimy witaminę C przyswajać z zewnątrz. I gdy chodzi o witaminę C liposomalną, to jest to znakomity środek, który no, już bardzo wiele osób sobie wypraktykowało na własnej skórze, jak to działa. Notabene, proszę Państwa, pokazałbym Wam wykresy, ale to musiałbym, ale o, mam tutaj, pokażę. Wykres, jak wpływa branie witaminy C liposomalnej, proszę Państwa, w okresie, no cofnij się, tu, przez miesiąc, 2, 3 i 4, wykres, to właśnie to badanie zrobiła firma Livon Labs, która produkuje tą amerykańską witaminę C liposomalną. I tu jest, proszę Państwa, pisze tak, jest napisane. Procentowy wzrost jędrności skóry, ten najwyższy słupek 61%. Tutaj.
po miesiącu, dwóch, trzech i czterech miesiącach brania zrobiono próbę ślepą, czyli 0 w witaminy C, 1 gram i 3 gramy. Zielony no to jest 1 gram, żółty 3 gramy. I jędrność skóry twarzy u badanych kobiet po 4 miesiącach wzrósł o 61%, co jest wynikiem szokującym. Tego najlepsze kremy nie osiągają. No mężczyźni są wykopywani z takich badań, bo to wie pan, to nie będziemy się takim chłamem zajmować. Tylko kobiety. To jest, proszę państwa, pokazane, jak działa witamina C liposomalna przez 4 miesiące brania. Tutaj mamy jeszcze procentowa redukcja drobnych linii i zmarszczek i tutaj po 4 miesiącach 14%. No, wyraźnie widać, że przy 3 gramach, no to jest już po 4 miesiącach, natomiast gdybyśmy ten wykres przedłużyli w czasie, czyli 1 gram, to oceniam, że ten efekt maksymalny byłby osiągnięty po 8 miesiącach. Bo idzie w górę. Zrobiono tylko 4 miesiące, widać. No, na pewno nie zaszkodzi. No tyle, że to parę groszy kosztuje. W tych kapsułkach liposomalnych zamykana jest witamina C w postaci kwasu askorbinowego? Nie. To jest sól, czyli askorbinian sodu. Przez to no, nie jest takie kwaśne. To jest pozyskiwane jak? Naturalnie? Nie. Nie, no to jest reakcja. Wodorotlenek sodu łączy się z kwasem askorbinowym i powstaje sól. Odparowujemy, mamy askorbinian z sodu. Czy ten askorbinian sodu to jest coś takiego, co można znaleźć w przyrodzie? W warzywach, w przyrodzie? No, nie można, bo askorbinian sodu, gdy go rozpuścimy w wodzie, to on natychmiast dysocjuje. A więc jest kwas askorbinowy i zasada, czyli zasada sodowa i dopiero po wyschnięciu jest solą. Sól natychmiast dysocjuje w roztworze wodnym i w owocach i wszędzie no, też są jony sodowe oraz witamina C, no to można by powiedzieć, że jest to jakoś tam zrównoważone. Ale askorbinian jest tylko jako suchy. Pani chciała się. Właśnie, wodorowego sodu plus kwas askorbinowy połączony razem tworzy... Askorbinian, sól. Jak to się ma do zasolenia organizmu, prawda? Bo ci, którzy mają nadciśnienie, raczej chyba powinni się wystrzegać. Nie, to jest... No to akurat nie ma znaczenia. No nie. To jest bardzo mało. W porównaniu z ilością soli zjadanej z chlebem i z ziemniakami, to jest nic. To. Pomijalne. Czy to jest lewoskrętne, czy... Tak. W tej chwili, proszę państwa, prawoskrętnych witamin C w ogóle nie ma. Raz, że są zakazane, a dwa są droższe. To czuł jest taki nacisk, że właśnie prawoskrętne kupujemy. A no bo tak sobie ktoś wymyślił i to bardzo pozytywnie. Prawoskrętna jest za droga, żeby ją sprzedawać w cenie... No bo gdy uzyskujemy witaminę C w sposób chemiczny, to uzyskujemy mieszankę racemiczną, czyli
połowa jest lewoskrętna, połowa prawoskrętna. Dopiero trzeba to oddzielić, żeby mieć prawoskrętną i lewoskrętną, co jest procesem drogim i kłopotliwym. Natomiast przekształcanie glukozy w witaminę C lewoskrętną jest tanie, szybkie, proste. No i nie ma prawoskrętnej. No bo to się tylko z tym enzymem miesza tą mieszankę i już jest. To jaka będzie ta witamina C na przykład w cytrynie? A w cytrynie jest troszkę witaminy C, ale bardzo mało. Tam przeciętna cytryna nawet nie ma 10 mg. Ale nie ma czego? Kwasu askorbinowego? Kwasu askorbinowego, tak. Ma poniżej 10 mg, czyli to jest ilość pomijalna. W porównaniu z łyżeczką witaminy C, no to by trzeba było tych cytryn dziennie zjeść z 200 albo 300. A więc to jest nieefektywna droga pozyskiwania witaminy C. Witamina C na szczęście już jest dostępna w proszku. Można ją dowolnie dodawać do potraw. Ja swoich pacjentów i pacjentki zachęcam, żeby sobie do zup, do napoi dosypywali witaminę C i w ilościach jak największych, dopóki tylko nie przeczyści. No bo jak już. Jest dostępna w aptekach, czy też? No nie, no internet trzeba szukać. Apteki nie mogą sobie wprowadzać konkurencji, no bo przecież witamina C w tabletce jest średnio chyba 300 razy droższa niż w proszku, nie? Gdy chodzi o 100 mg. Nie? Więc to raczej nie ma. No, jeszcze jakieś pytanie. Czyli naturalnie w takim stężeniu, jak jest tej liposomalnej, to nie ma naturalnej w naturze. No jest sporo, ale w porównaniu z czystą witaminą, no to jest, no tam ile procent może być? No nawet niech będzie 3%, no to 100 gram róży, 3 gramy witaminy C, a 100 gram róży, no to jest tyle. Albo 2 kilogramy jarzębiny. No, a tutaj łyżeczka. Proszę? Okres przydatności witaminy C krystalicznej? Liposomalnej chyba 2 lata. Natomiast krystalicznej 1000 lat. No bo ona się nie zmienia. Natomiast oczywiście na opakowaniach piszą, że jest okres przydatności rok, prawda? Na soli kuchennej też jest rok. Rok, tak. No, na mumio też tam 2 lata, nie? Ale to, proszę Państwa, nie ma nic wspólnego z faktyczną przydatnością. To są tylko urzędnicze wydumania. Wydumania, że trzeba jak już rok, to już trzeba, prawda? Okej, czy ktoś jeszcze ma pytania do doktora? No, za mało się uśmiechacie. Tak. To. Jesteśmy zmęczeni. No to przepraszam. Tak, bo każdy jest no bo my naprawdę mówię kawał świata. Pójdziemy drzewa po obławie. Trochę dzisiaj tak jakoś wyszło, nie? Tak, teraz już mamy kurczę za 20 na piątku, już dzisiaj nic nie tak nie wydumamy. Bardzo dziękuję wszystkim za uwagę. Było ciężko, ale się udało.